zawsze jakoś lubiłam takie działania manualne i wydawało mi się to jakąś taką naturalną ścieżką. No i stąd to połączenie medycyny i jakiejś takiej działalności manualnej wyszło na to, że chirurgia. Był taki moment, że zastanawiałam się nad tym, żeby zostać sportowcem, iść do szkoły sportowej, ale jakoś to się nie wydarzyło. Moja babcia była jednym z pionierów, jedną z pionierek stomatologii w Polsce. Była profesorem medycyny też. Moja mama z kolei jest informatykiem, co w latach, kiedy ona studiowała, czyli latach 70. też nie było najbardziej jakby oczywiste dla kobiet. Dla mnie naturalne było to, że w wieku 18 lat poszłam głosować. Dla mojej córki naturalne jest to, że może wyrażać swoje zdanie w bardzo konkretny sposób. Naturalne jest dla niej to, że jej rodzice idą na wybory i że ona zaraz też będzie mogła iść na wybory. Naturalne jest to, że może pojawiać się w różnych miejscach i że nikt jej nie wyprosi z tego powodu, że jest kobietą. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu kobiety takich praw nie miały. I to jest wielka rzecz. Wesprzyjcie warszawianki 20-lecia.